Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z Akwarium 123. I tak jak widzicie, dla osób, którym uważają, że warunki dla ryb są niepoprawne, tak jak możecie zauważyć, niby akwarium za małe, niby filtracja w zbiorniku jest za mała, a rybom ewidentnie akwarium bardzo odpowiada. Nawet nie miałem jakiejkolwiek świadomości, że ta para będzie zainteresowana składaniem po prostu mi ikry, ponieważ nawet nie czytałem, w jaki sposób te ryby się rozmnażają, czy one kopią jakąś grotę, czy w jaki sposób one się zachowują przy składaniu ikry. Nie mam zupełności o tym pojęcia, ponieważ mam te ryby pierwszy raz. I możecie zaobserwować, że rybom się jednak spodobało to akwarium, warunki w tym zbiorniku. I moja para Severunów stwierdziła, że złoży ikrę na doniczce glinianej. Tak jak widzicie, ta jaśniejsza z tyłu jest to samica. Ten z przodu, który ma bardziej takie pomarańczowe plamy, to jest samiec. Jak widzicie, samica tutaj składa ikrę, a następnie się zapładnia. Jestem bardzo ciekawy, czy uda się coś odchować. Nie byłbym, szczerze mówiąc, wątpię, ponieważ w tym akwarium jest, jak widzicie, są bocje, są inne ryby, które w wybieraniu oraz podjadaniu ikry są specjalistami. Ale widzicie, jest to dobry znak, że akwarium się rybom podoba i warunki są po prostu dla nich dobre. Jak widzicie, w ten sposób prezentuje się ikra pielęgnicy Severun. Bardzo się zdziwiłem, ponieważ wręcz powiedziawszy, od razu jak zobaczyłem, złapałem za telefon, żeby to nagrać i Wam pokazać. Naprawdę bardzo, moim zdaniem, ciekawe. Jak widzicie, tutaj samiec odgania inne ryby. Naprawdę bardzo fajne. Zarówno samica odgania pozycję oraz inne ryby. Zobaczcie, zacięcie przegania inne. Także no, ciekawie. Jak widzicie, również na glinianej doniczce, czy tam glinianym stożku, ryby jednak te składają ikry na takiej samej zasadzie jak skalary czy paletki. Także możecie zaobserwować, bardzo ciekawie po prostu to się prezentuje. Także jeżeli się coś uchowa, będą dalsze filmy. Wątpię, ponieważ bocje, znając życie, wszystko wyjedzą oraz nie ukrywam, że nie będzie tutaj. Jest to w sumie pierwsza para, także w sumie nie wiem, jak te ryby będą się zachowały względem tej ikry. Nie wiem, czy one będą potrafiły się tym opiekować. Szczerze, niestety wątpię, żeby ta ikra się uchowała do jutra. Ale nie ukrywam, że ciekawie. Ciekawe zachowanie. Działają, wręcz powiedziawszy, na identycznej zasadzie jak skalary przy odchowywaniu ikry. rozpoznanie płci, także tak jak widzicie, nie ma większego problemu. No tutaj ciężko to zauważyć, ponieważ światło się strasznie odbija oraz ta ryba wygląda na filmie, jakby wręcz była biała oraz jakby była albinistyczna, ale tak w rzeczywistości jest ona żółta. Samiec ma takie charakterystyczne plamy, takie na pysku oraz takie pomarańczowe. Samica jest natomiast taka cytrynowa. No i dodatkowo, podobnie jak u skalarów, samica w okresie tarła ma zaokrąglony ten narząd rozrodczy, natomiast samiec ma zaostrzony taki szpiczasty. Także no, ciekawie. Bardzo się cieszę, ponieważ w tym uratowanym zbiorniku te ryby, widzicie, się odwdzięczyły za to, że je uratowałem. No i tak to się prezentuje. No, akwarium prezentuje się w dalszym ciągu w taki sam sposób, nie ma co pokazać. Film był kręcony wczoraj. Chciałem tylko pokazać, że ryby jednak stwierdziły, że warunki w tym akwarium odpowiadają oraz po prostu złożą ikrę na tym właśnie, na tej właśnie glinianej doniczce. Także taki krótki filmik, chciałem Wam pokazać to. Mam nadzieję, że film się spodobał. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Blue górami. Pozdrawiam Was wszystkich.
serdecznie. Cześć.